Przyjmij Boże, coś wam powiem. Czyżby dzisiejsze uzdrowienie nie wyszło Jezusowi, bo człowiek okazał się zbyt oporny na jego działanie? Taka myśl może się pojawić w nas, lecz powinniśmy raczej przez to zrozumieć, że wiara nie jest czymś natychmiastowym. Nie działa na zasadzie aplikacji, którą po ściągnięciu na telefon już możemy w pełni wykorzystywać. Wiara domaga się drogi, którą musimy przejść. Dzisiejsze uzdrowienie ktoś bardzo ładnie porównał do dwóch sakramentów. Nałożenie śliny na oczy do sakramentu chrztu, kiedy Chrystus zanurza nas w wodzie zbawienia, byśmy zobaczyli zarys naszego przyszłego życia. Natomiast ponowne położenie rąk porównano do sakramentu bierzmowania, bo i tam jest gest włożenia rąk i namaszczenia, by otrzymać pełnię Ducha Świętego uzdalniającą nas do dojrzałej wiary. Dlaczego w taki sposób właśnie postąpił Chrystus, który przecież miał wystarczająco mocy, by niewidomy przejrzał za pierwszym razem? Wszystko ma swoje wytłumaczenie. Bóg działa etapami, dając nam jakiś dar. Kiedy go otrzymujemy, powinna nastąpić refleksja nad tym, co się wydarzyło i co z tego wynika. Jest to również czas na przemianę własnego serca. Widzę ludzi, niby drzewa, mówi uzdrowiony. Drzewo ma to do siebie, że stoi w miejscu. Cieszy oko, daje schronienie, ale nie ruszy się nigdzie. I tak bywa z człowiekiem, który nie do końca jest przekonany o swoim darze. Spełnia swoje zadanie, lecz nie wychyli się ponad to, co do niego należy. Niby coś dostrzega, ale jeszcze nie ma w takiej wolności, by odrzucić wszelkie zło z naszego życia. W takim stanie możemy uświadomić sobie swoją kondycję przez rozmowę i modlitwę, a dopiero wtedy przejść do kolejnego etapu. Następuje właściwe uzdrowienie, które jest owocem naszego uwolnienia i oczyszczenia przez Boga. Zobaczmy, że Jezus wszedł do Betsajdy, ale gdy przyprowadzili do niego tego ślepca, chwycił go za rękę i wyprowadził poza wioskę. To także jest ważny element naszego oczyszczenia. W zgiełku, wśród ludzi, gdzie panuje zamęt i nie ma chwili spokoju, takie wyjście na zewnątrz pozwala się nam wyciszyć. Przypomina mi to namiot spotkania, jaki Mojżesz postawił poza obozem, by tam spotykać się z Bogiem. Jest to bardzo ważna praktyka, zwłaszcza w ruchu oazowym, by odejść od działania i zacząć słuchać, by móc dostrzec swoje życie inaczej. Jezus leczy w każdym momencie. Nie musi to być wielkie, charyzmatyczne spotkanie, ale indywidualne bycie twarzą w twarz, w czasie adoracji, w czasie komunii i w czasie spowiedzi. Zwłaszcza w tym ostatnim dokonują się wielkie cuda bez udziału innych. Ja i Chrystus w osobie kapłana, który po wszystkim mówi: odpuszczam ci grzechy, idź w pokoju. Zupełnie jakby powiedział: ciesz się życiem, bądź zdrów. Uzdrowiony zaczął widzieć wyraźnie i jasno. My również chcielibyśmy w ten sam sposób widzieć wszystko, bez zakłamań, bez zakłóceń. Widzieć dobro jako dobro, a zło jako zło. Dlatego Jezus dodaje ostatnie wskazanie temu człowiekowi, a zarazem nam, odsyłając go do domu: tylko do wsi nie wstępuj. Zakaz wstępu do wsi jest silnym zaleceniem, by nie wracać do tego, co minęło. Jezus pragnie, byś po spotkaniu z Nim dalej współdzielił z Bogiem swoją codzienność i patrzył na siebie, innych i świat i Jego oczyma.